i policja siłą wyniosła Władysława Frasyniuka z demonstracji przeciw upolitycznieniu tragedii smoleńskiej przez Jarosława Kaczyńskiego i przez PiS. To bardzo symboliczny moment dla Polski. Dlatego dzisiaj jesteśmy z Frasyniukiem i wszystkimi osobami, które wczoraj były aresztowane. Bądźmy solidarni. 1982 rok. Uwolnić Frasyniuka. 35 lat później, 2017 rok. Uwolnić Frasyniuka. Władek, walcz! On jest na tej drabince chory z nienawiści i odrażający. Barbarzyństwo i agentura. Wróg czyha. Będzie odpowiedzialny za wojnę domową. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Dobry wieczór, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, pierwszym naszym gościem. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Sytuacja poważna, ale pozwoli pan, że spróbuję rozpocząć naszą rozmowę żartem. Słyszał pan? Frasyniuka zamknęli. Nie słyszałem, dlatego że wydaje mi się, iż różni ludzie różne rzeczy sobie wyobrażają. Tam zostali zatrzymani ludzie, którzy z pełni prawdopodobną nienawiścią próbowali zablokować ludzi modlących się, ludzi idących uczcić śmierć, uczcić dramat polskich dowódców wojskowych, prezydenta Rzeczpospolitej, a tych, którzy polegli w dramacie smoleńskim. A próba zatrzymania, uniemożliwienia tego jest jakimś niebywałym barbarzyństwem. Powiedziałbym, że godnym tylko działań Sowietów, którzy walczyli z Kościołem, walczyli z tradycjami narodowymi, walczyli z polskimi dramatami. Czy napisany cyrylicą tekst na plakietce u Władysława Frasyniuka spis? Ja nie widziałem w ogóle Frasyniuka, więc nie mogę powiedzieć nic na temat ani jego tekstu, ani jego zachowania. Za to mogę powiedzieć, jak zachowywali się ludzie, którzy występowali, jak rozumiem, razem z nim, czy też w odpowiedzi na jego apel i jego dążenie do uniemożliwienia nam modlitwą i wspomnieniem uczczenie tragedii polskich przywódców. Panie ministrze, policja nie interweniowała. To była feria nienawiści. Policja nie interweniowała. Feria barbarzyństwa. W takim znaczeniu, jakby się co niektórzy spodziewali, że będą kabaryny, że będzie pałowanie, że będzie odwożenie do aresztów. Nikt nie został aresztowany. Nie widziałem żadnego aresztu, żadnego zatrzymania. Ludzie zostali z krakowskiego przedmieścia przeniesieni, spisani i wypuszczeni wolno do domu. Czy tak to powinno wyglądać? No, dokładnie tak. Można by powiedzieć, że jest kwestią osobną, czy ci, którzy próbują zablokować prawo do demonstracji, zablokować prawo do odzwierciedlania swoich uczuć narodowych, religijnych, osobistych, zbiorowych, a czy nie powinni być odpowiednio przez służby państwowe, w tym także przez prokuraturę i sądy potraktowani. Dlatego, bo to jest próba łamania podstawowych praw obywatelskich, które przynależą nie tylko panu Frasyniukowi, ale także przynależą Jarosławowi Kaczyńskiemu i Antoniemu Macierewiczowi i tym tysiącom ludzi, którzy co miesiąc przychodzą wspomnieć pamięć o poległych pod Smoleńskiem. To chyba jest naturalne, że naród czci tych, którzy zginęli. Mamy dwa apele, jedno oświadczenie. Apel rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Ciężko przeżywamy tę chwilę, nie utrudniajcie nam tego. Nowoczesna. Apelujemy o natychmiastowe zakończenie obchodów smoleńskich. I wreszcie tak zwani obywatele RP, którzy zapowiadają. Będziemy dalej łamać prawo, dopóki ekshumacje ofiar 10 kwietnia nie zostaną wstrzymane. No, jedno w tym jest pocieszające. Mianowicie, że ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że łamią prawo. Tak, łamią nie tylko prawo, ale także łamią podstawowe prawa innych Polaków, podstawowe prawa obywateli. I w związku z tym powinni być potraktowani zgodnie z prawem. Ale jest też wymiar moralny, ten, o którym mówią rodziny poległych pod Smoleńskiem.
oni dzisiaj przeżywają na skutek działań właśnie takich osób jak pan Frasyniuk. Szczególny dramat. Coś, co państwo, o co państwo polskie powinno zadbać 7 lat temu, było przez lata wyśmiewane, negowane i atakowane. Dzisiaj oni muszą raz jeszcze wracać do tych dramatycznych wspomnień. A pan Frasyniuk i jego koledzy jeszcze do tego ich atakują. To po prostu jest rzecz zasługująca na najwyższe potępienie. Można powiedzieć, że Frasyniuk stanął dzisiaj tam, gdzie kiedyś stał ZOMO. Pułkownik Mazguła, jego rola w tym proteście? Pułkownik Mazguła to ten oficer, pan Mazguła który był próbował oficerem. Usprawiedliwić stan wojenny, twierdząc, że to było takie kulturalne wydarzenie. W wymiarze moralnym pan Mazguła w tym momencie przestał być oficerem. W wymiarze formalnym, jeżeli będzie łamał prawo, to nastąpi jego degradacja i wszystkie z tego wynikające konsekwencje. Dlatego, bo tak wojskowy nie ma prawa się zachowywać. Panie ministrze, na jakim etapie są w tej chwili prace podkomisji smoleńskiej, tej, której przewodniczył dr Wacław Berczyński, w tej chwili przewodniczy dr Nowaczek? Komisja Smoleńska podsumowała swoje ponadroczne działania 10 kwietnia 2017 roku. Przedstawiła podstawowe wyniki, z których wynika, które zawierają te same dane, jakie niedawno Rosjanie przyznali, że rzeczywiście miały miejsce. A więc przede wszystkim awarie silnika, awarie wysokościomierzy, awarie generatora i zamrożenie wszelkiej dostawy energii 15 metrów nad ziemią. To są podstawowe dane wskazujące na przebieg wydarzeń, który mógł mieć związek z eksplozją jako przyczyną tej tragedii. To są hipotezy sformułowane przez komisję. Komisja chce, żeby one były przedyskutowane w szerszym kręgu naukowców jeszcze pod koniec tego miesiąca czerwca i w tej sprawie zwróciłem się do rektora Akademii Wojskowej Akademii Technicznej. On wyraził zgodę na takie seminarium. Wszyscy naukowcy, którzy w tej sprawie mają coś rzeczywiście do powiedzenia. Mówię o naukowcach, a nie o hochsztaplerach, ale wszyscy naukowcy tym się zajmujący będą zaproszeni na taką dyskusję. Czyli rozumiem, że wyklucza pan minister od razu na wstępie z udziału w tej konferencji posłów Platformy Obywatelskiej, którzy stworzyli swoją własną komisję, która ma być niejako zaprzeczeniem podkomisji smoleńskiej. Nic o tym nie wiedziałem, żeby tam byli jacyś eksperci zajmujący się merytorycznie tą problematyką, ale jeżeli są tam osoby, które zajmują się, powtarzam, merytorycznie, nie mówię o politykach, mówię o naukowcach, to oczywiście będą mile widziani, bo to będzie seminarium naukowe, w którym każdy będzie miał prawo przedstawić swoje racje i skrytykować cudze racje. Ta sprawa musi być rozstrzygnięta na gruncie naukowym, bo to jest właściwy grunt do rozstrzygnięcia tego dramatu. Problem polega na tym, że przez lata ukrywano rzeczywiste dane. W związku z tym ja wystąpię także z doniesieniem o przestępstwie, na pewno wobec pana Jerzego Millera, który jest winien na pewno niedopełnienia obowiązków, a być może także działania na szkodę śledztwa. Mając informacje o na przykład awarii silnika, na przykład awarii generatorów, na przykład innych awariach, które doprowadziły do upadku samolotu, a ukrywając te najistotniejsze dane przed opinią publiczną i przed premierem rządu, bo rozumiem, że Donaldowi Tuskowi też tego nie powiedział. Panie ministrze, lada dzień na warszawskim lotnisku Okęcia, latem wojskowym, siądzie maszyna do przewozu najważniejszych osób w państwie. To pierwsza z tych maszyn. Będzie ich łącznie 5, jak pan redaktor wie. Rzeczywiście jeszcze w czerwcu przyleci pierwszy z samolotów średnich, potem przylecą duże samoloty i mam nadzieję, że wreszcie zakończy się ten dramatycznie długi okres, kiedy państwo polskie rozkładało bezradnie ręce jako jedyne państwo europejskie, mówiąc, że najważniejsze osoby w państwie nie mają
odpowiednio chronionego i odpowiednio bezpiecznego transportu międzynarodowego. Jesteśmy, powtarzam, jedynym państwem, który nie chroni swoich przywódców. Skończyło się dramatem smoleńskim. Dramatem smoleńskim. Wcześniej była katastrofa chociażby śmigłowca z Leszkiem Millerem na pokładzie. Nie tylko z Leszkiem Millerem, byłym premierem. I przez te lata mówiono o tym, że trzeba rzeczywiście coś zrobić, że trzeba wreszcie to usprawnić, trzeba nowy sprzęt, nowe wyposażenie, nowe doposażenie, dodatkowe szkolenia. I co zrobiono? Ja mam wrażenie, że takie rzeczy, owszem, być może mówiono w mediach, ale w kolejnych rządach tego nie mówiono. Ostatnim rządem, który nie tylko mówił, ale nawet przygotował przetarg, był rząd pana Kaczyńskiego, pana Jarosława Kaczyńskiego, i zrobił to minister Szczygło, który taki przetarg przygotował. Został on unieważniony przez jego następcę, pana ministra Klicha. I od tego czasu zapadła cisza, bowiem wolano, preferowano wynajmowanie Embraerów od LOT-u, czyli krótko mówiąc samolotów, które w żaden sposób nie są dostosowane do tego, żeby zagwarantować bezpieczeństwo. A to wyczarterowanie opłacało się wojsku, opłacało się państwu polskiemu? Rozumiem, że to grosze nie były. No, chyba, że wyczarterowano za darmo. Nie tylko się nie opłacało, ale powtarzam, nie dawało gwarancji bezpieczeństwa. A to jest w tej całej sprawie najważniejsze. Pan prezydent, pani premier muszą mieć zagwarantowane warunki bezpieczeństwa wtedy, kiedy udają się w międzynarodową podróż. Nie tylko muszą móc mieć z sobą swój sztab dla przygotowywania się do międzynarodowych rozmów, do reagowania na bieżąco, do kontrolowania sytuacji w kraju, ale muszą także mieć zagwarantowane bezpieczeństwo. Te samoloty takiego bezpieczeństwa z natury rzeczy nie gwarantowały. Panie ministrze, no tak, samoloty dla najważniejszych osób w państwie, tak zwanych VIP-ów, już są, a właściwie za chwileczkę będą. Pytanie takie dość drażliwe, a kiedy będą śmigłowce? To obiecane. To zależy, o których śmigłowcach pan mówi. A już dlatego, nie o Karakalach, bo rozumiem, że tych nie ma. Bo jeżeli o Karakalach, to zobaczymy. Zobaczymy. Karakale biorą udział w tym przetargu, który jest teraz kończony. Z końcem czerwca będziemy wiedzieli, jakie są terminy i które z tych startujących przedsiębiorstw będą miały szansę na zrealizowanie pana, ale przede wszystkim armii, dążenia i potrzeby. Ale tutaj mówimy, jak rozumiem, o tak zwanych wielozadaniowych, czyli transportowych w istocie śmigłowcach. Nasz problem jest związany ze śmigłowcami uderzeniowymi. Te śmigłowce są armii najbardziej potrzebne, bo najbardziej potrzebne jest zwiększenie siły ognia, jeżeli mamy doprowadzić do tego, żeby armia polska była zdolna sprostać przeciwnikowi, który naprawdę jest groźny, bo Rosja, Federacja Rosyjska jest naprawdę przeciwnikiem groźnym. Niestety widzimy to w przygotowaniach do ćwiczeń Zapad-17, których dalszy przebieg jest nieznany, a możliwe, że Rosja będzie chciała tam zostawić swoje wojska. Szczególnie na Białorusi, tak? Tak, to prawda. No i trudny temat. Chciałem od razu przejść lekko, płynnie do Radomia i do Airshow. No, jeżeli pan pozwoli, to przejdźmy w takim razie o Zapadzie i nie tylko w kontekście chociażby wizyty Donalda Trumpa jeszcze porozmawiamy. The Airshow 2018 czy 2017? Dlaczego nie 2017, tylko od razu wskazanie na 2018? Pan mnie pyta o rzeczy, które są zaprzeszłe i już nieaktualne. Tak rzeczywiście do tego podchodzono. Rzeczywiście chciano uniemożliwić zorganizowanie Airshow 2017. Komu to przeszkadzało? Nie chciałbym wskazywać palcami, powiedziałbym poprzednikom. O, tak to sformułuję. Ale w Sejmie pan minister bardziej dosadnie formułował tezy. Są dokumenty, ale nie wskazywałem nazwisk, więc i teraz ich nie będę wskazywał. Ale jak mówię, dokumenty tych osób odpowiedzialnych za to, że miało nie być Airshow 2017, te dokumenty istnieją. Za to ja podjąłem od razu decyzję już w październiku 2016 roku, że Airshow 2017 będzie zorganizowane w Radomiu i będzie zorganizowane. Będzie dwudniowe, będzie po raz pierwszy bezpłatne, bo tam niestety do tego próbowali się przylepić ludzie, no, którzy mają teraz postępowanie prokuratorskie, tak to sformułuję. I będą tam co najmniej 10 międzynarodowych załóg, które będą
pokazywały, których pokazy będziemy mogli oglądać, a oprócz tego będzie pokaz polskiego sprzętu wojskowego, więc będzie to wielkie wydarzenie, liczymy, że będzie ponad 100 tysięcy ludzi. Brytyjczycy już się zadeklarowali, będą czy nie będą? Rozumiem, że na piątek jeszcze tej wiedzy nie było. I nadal nie ma, dopiero jutro będę wiedział, czy Brytyjczycy będą, ale będzie na przykład AWACS, będzie B-52, będą najnowocześniejsze samoloty i będzie naprawdę co oglądać. Panie ministrze, miał pan pewność, a może inaczej, miał pan wiarę graniczącą z pewnością, bądź odwrotnie, że Donald Trump przyjedzie do Polski? Nie miałem takiej absolutnej pewności. Nie miałem takiej absolutnej pewności. To jest olbrzymi sukces polskiej dyplomacji i tych wszystkich, począwszy od urzędu prezydenckiego, którzy o to zabiegali i którzy do tego dążyli. To jest olbrzymie wydarzenie pokazujące, jak bardzo zmieniło się miejsce Polski w geopolityce i w polityce światowej w ciągu ostatnich 16-18 miesięcy. Oczywiście olbrzymie znaczenie ma zwiększenie Armii Polskiej. Oczywiście wielkie znaczenie ma to, że wydatkujemy te 2% według sposobu liczenia natowskiego na armię i jest plan zwiększenia dzięki panu premierowi Morawieckiemu, dzięki pani premier Szydło, plan zwiększenia do roku 2030 do blisko 3%. Oczywiście olbrzymie znaczenie ma rozbudowa obrony terytorialnej, bo Amerykanie do tego przywiązują olbrzymią wagę. Mają świadomość tego, co się dzieje na wschodzie w tej rację, chwili? Także ze względu na zagrożenie ze wschodu, ale także na własne doświadczenia. Warto pamiętać, że to w dużym stopniu ich oficerowie przygotowywali obronę terytorialną. Panie ministrze, to kończąc, chciałbym zakończyć słowami przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o Donaldzie Trumpie. Europa nie potrzebuje wuja sama. No cóż, coraz dalej idące nieroztropne rzeczy mówią niektórzy politycy, także z Unii Europejskiej. Można powiedzieć tak, że gdyby zachodnia Europa nie była chroniona przez wuja sama przez poprzednich kilkadziesiąt lat, no to dawno w szkołach Luksemburga, tak? Oni mieliby obowiązkowy rosyjski. Być może wolą rosyjski od francuskiego, czy od angielskiego, czy niemieckiego, tego nie wiem. Ale my mamy doświadczenie okupacji sowieckiej i wiemy, jakie to miało swoje konsekwencje. Przede wszystkim dla poziomu życia. Myślę, że oni są szczęśliwi, że tego nie wypraktykowali. Mówiąc krótko, ochrona, wsparcie amerykańskie dla całej Europy jest absolutnie niezbędne i Polska mówi to otwarcie, bo sojusz polsko-amerykański jest fundamentem bezpieczeństwa europejskiego. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, pierwszym gościem programu Minęła 20. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A przed nami część druga. Ja pamiętam, jak dałem Małgorzata Subotycz do mnie zadzwoniła. Czy pan jest zdeterminowany, żeby konkurować z Palikotem? To była gwiazda Rzeczypospolitej. Tak. Ja mówię, nie wiem, zresztą to pierwsza żona tego Suboticza, którego... Tego nie wiedziałem. Na poezji. Tego nie wiedziałem. Tak, tak, tak. Tego nie wiedziałem. Tak, ona pyta, czy... Była pierwsza żona. Ja mówię, wie pani, nie wiem, co to znaczy zdeterminowany. Chcę być... Ale walczę. Tak. Mnie się nie podoba, że on... Nie, mnie podobają te wypadki, nie? No, mówię, pan, taka mała rybka, nie? Nie przymierzając się do pańskiego nazwiska, mówi, nie? Z takim rekinem. Ja wie pani, ale karp to jest królewska ryba. Dlatego, że oczywiście jest. Sam na czwartek to są królewskie ryby. No i tak byśmy się mogli na obiad. Nie mówię, proszę bardzo, nie? I tam zrobiliśmy obiad. Mówił się pani. Wie pan co, ale ja do tego wywiadu, bo pan w trakcie się powiedział, że to jest leper platformy, nie? Że 2010 rok. Czy on jeszcze jest gwiazdą, tak? Pierwszy kwartał, nie? Wszyscy są zakochani w Polsce, nie? Może nie wszyscy, ale ci, co są niezakochani, nie ogłaszają tego, nie? Ja mówię, pani co? Tak uważam, nie? Niech pani pisze. Wydrukowała na trzeciej stronie Rzeczpospolitej Lepe Platformy, Janusz Molitor, Drobnik, Brukiem, nie? Czy też będzie musiał się, wiesz, pokazywać, tłumaczył w mediach i tak dalej. Ale to się rozmierzam, będzie na kilkulacyjce i tego tam jakieś wielko, jedno, drugie, no i tam już wiesz, o co tu zostanie, no dobra, nie, ja tam w tej krajach jestem tydzień później,
Tydzień co wiesz. Jakiś wiesz tego, gadamy tu, tego. A pani, ja mówię, wie pani co? No to może po lampeczce z tego, co zostało. A pani, o proszę pana, tego już nie ma. Pan tak teraz nie zapomniał. A oto i kolejni państwa i moi goście. Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Jan Filip Libicki w naszym poznańskim studiu. Dobry wieczór, panie senatorze. Widzimy się i się słyszymy. Dobry wieczór. Witam. Zbigniew Gryglas, Nowoczesna w studiu w Warszawie. Tomasz Państwa. Kukiz 15, również w studiu w Warszawie. Panie senatorze, zacznijmy od Poznania. Jak pan senator ustosunkuje się do tych taśm? Ja mogę powiedzieć tak. Ja po pierwsze chcę powiedzieć, że księdza Kazimierza Sowę bardzo lubię osobiście. Mieliśmy się okazję wielokrotnie spotykać i współczuję mu tej sytuacji, bo ona po ludzku jest sytuacją trudną. Natomiast chcę powiedzieć tak, wydaje mi się, że tutaj ksiądz Kazimierz, myślę, że nie będzie miał mi tego za złe, trochę za głęboko wszedł w kwestie bieżącej polityki, kwestii politycznych. To nie jest rola osoby duchownej i w tym sensie decyzje księdza arcybiskupa Jędraszewskiego co do tego, żeby ksiądz Sowa powrócił do archidiecezji krakowskiej, absolutnie rozumiem. Natomiast jeśli mówimy o tym, że należy regulować sprawy zbyt dalekiego zaangażowania osób duchownych w politykę, no to ja wskazałbym po drugiej stronie cały szereg osób duchownych, które się w politykę angażują w sposób moim zdaniem niedopuszczalny. No wystarczy tylko przywołać przykład limuzyn rządowych, także poprzednika w tym studiu, pana ministra Macierewicza, który je rozbijał, pędząc na spotkanie organizowane dla polityków PiS-u przez pewnego zakonnika. Dzisiaj mówi się o tym, że jeżeli będą zmiany w zarządzie PZU, to pewna prominentna pani minister trafi do tego zarządu, ponieważ jest protegowaną właśnie tego zakonnika, o którym tutaj mówię. Więc to są rzeczy zdecydowanie dużo bardziej wymagające uregulowania niż pewne zbyt głębokie zaangażowanie polityczne księdza Sowy, które uregulował już arcybiskup Jędraszewski. Panie senatorze, ja chciałem tak z ciekawości czystej tak po ludzku zapytać, czy pan na przyjęciach imieninowych jest równie wylewny? Proszę pana, ja od 7 lat nie piję alkoholu, więc może jestem mniej wylewny, ale ja przypomnę sytuację innych osób duchownych, które pierwsze damy nazywały czarownicami. No to wydaje mi się dużo bardziej godne uporządkowania i podkreślenia, że jest to coś złego, niż to, co się wydarzyło w przypadku księdza Kazimierza Sowy. Pani poseł Joanna Lichocka. Tak, Platforma Obywatelska próbuje powiedzieć, nic się nie stało, to drobiazg. Natomiast ja rzeczywiście nie skupiałabym się, analizując te nagrania, na nieszczęsnej postaci księdza Sowy. Myślę, że tutaj już będzie podlegał jakiemuś rozstrzygnięciu przez swoich zwierzchników i mam nadzieję, że będzie umiał zrozumieć swoją pychę. Ale warto powiedzieć o tym, że z tych nagrań wynika to, o czym mówiliśmy od dawna. Platforma Obywatelska zamieniała państwo w wielkie żerowisko. W tych rozmowach jest dzielenie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, w różnych instytucjach pomiędzy działaczy partyjnych. O tym ci panowie opowiadają. Ale opowiadają o tym w kontekście kasy, jaka z tego może płynąć. Bo to, co łączy polityków Platformy Obywatelskiej, to kasa, to właśnie dojenie państwa. Jest tam taki urywek, kiedy panowie rozmawiają o tym, że były skarbnik Platformy Obywatelskiej ma zostać członkiem zarządu Telewizji Polskiej i ma mu podlegać pion reklamy. Ucieszyli się, daj Boże. Dlaczego się ucieszyli? Czy dlatego, że to wzmacnia Telewizję Polską? Nie. Powiedzieli, tam są takie zdania, cytuję z pamięci, każdy się pożywi z tego, co się na podłodze rozsypie. Każdy się pożywi z tego, co spadnie z pańskiego stołu. Będzie można tam coś ekstra wykręcić. O czym panowie mówią? O kasie. O tym, że być może można przez Biuro Reklamy Telewizji Polskiej, ja nie wiem jak, wydoić tę spółkę. I to jest
To jest to, co jest uderzające w tych nagraniach. Ta kondycja moralna tych panów, którzy niestety rządzili Polską, ale też kwestia takiego nastawienia z taką pogardą do państwa, z pogardą do Polski. Jest pogardą władza, do innych ludzi, chociażby do Ryszarda Petru. Tak, ale władza jest po to, objęcie władzy jest po to, żeby coś z tego mieć. Porsche, generalnie kasa. I tylko przez ten pryzmat patrzą na to politycy Platformy i jej przyjaciele. I to jest dojmujące. Znaczy, mam nadzieję, że dotrze to do Polaków i że ci ludzie nigdy w życiu już nie będą rządzić Polską, nigdy nie będą już zamieniać Polski Pan w wielkie poseł żerowisko. Pan Gryglas w nie najlepszym nastroju. Czyżby to dlatego, że zamknęli Władysława Frasyniuka i Joannę Scheuring-Wielgus i do tego wszystkiego mowa jeszcze była o Ryszardzie Petru? Panie doktorze, skupmy się na taśmach, bo rozumiem, że to jest główny cel. No właśnie, i tam jest mowa o Ryszardzie Petru. Tak, w dość pozytywnym świetle, muszę powiedzieć. Że bo przyszedł i dopił wcześniej to, co było przygotowane. Wymienia się go jako osobę, która jest osobą pracowitą, zaangażowaną. Może nie, tam mówi się o trzech rodzajach prezesów i on jest tym ostatnim. Tak, takim pracującym, zaangażowanym, tak, w odróżnieniu od innych. Ja chcę powiedzieć tak, choćby ten fragment, o którym wspomniała pani poseł, wskazuje na to, że rzeczywiście no, istniał jakiś nieformalny sposób mianowania funkcjonariuszy państwowych czy osób, które piastowały funkcje w spółkach Skarbu Państwa i z tego widać, że to było działanie jakby poza premierem rządu, ówczesnym premierem, co jest... Skąd pan wie, to było poza ówczesnym premierem? No, tak widać, że decydują o tym osoby, które no, zupełnie tam nigdy nie pada nazwisko pana premiera. Ale nie, to, tam jest inne określenie pana premiera. Na co ja chcę zwrócić uwagę. Nie obowiązywały procedury, które powinny były w takiej sytuacji obowiązywać. Ja przypomnę, że ja pracowałem w Ministerstwie Skarbu 10 lat, zajmowałem się między innymi nadzorem właścicielskim i nawet procedury nominacji takich osób do spółek Skarbu Państwa też były sformalizowane. Tam w odpowiednim czasie były podpisy osób składane, tych, którzy prezentowali kandydatów, nominowali i wreszcie akceptowali tych kandydatów. I myślę, że warto do takich procedur powrócić, bo dzisiaj ich nie ma. Ja chcę zwrócić uwagę, że panowie, którzy rozmawiają o tych nominacjach, no choćby były minister skarbu, nie wspomina ani razu o tym, czy potrzebne są inwestycje w tej czy innej spółce energetycznej, czy na przykład wart rozważenia jest projekt elektrowni jądrowej. Oni mówią o stanowiskach i rzeczywiście pojawiają się tam takie elementy, jak choćby auto dla jednego z prezesów. I to dobre auto. I to bardzo dobrej marki. Proszę państwa, to jest dowód na to, że no, elity polityczne osiągnęły taki Panie pośle, bardzo, kończąc, bardzo dalej, ważny poziom. Dalej wam ale, po drodze ale z bardzo Platformą ważna, Obywatelską, czy już nie? Bardzo ważna kwestia, ja myślę, że lekcja, która płynie także dla Prawa i Sprawiedliwości. Polacy oczekują dzisiaj od polityków etycznego działania. Działania takiego, które nie będzie rozliczane wyłącznie w kwestiach formalnych, prawnych, zgodności z procedurami, ale także etycznego działania. I nieetycznym działaniem jest także to, jeżeli minister w kancelarii odchodzi ze służby państwowej, która jest znacznie mniej płatna i obejmuje intratne stanowisko w spółce Skarbu Państwa, płatne no, wielokrotnie wyżej. To ja też nie jest etyczne, więc ja proszę pamiętać, że lekcje to, należy poseł, z tego wyciągnąć. Jednym słowem ja tylko dopytuję pana posła, czy dalej wam po drodze w takim razie z Platformą Obywatelską, czy całkowity rozbrat? Panie redaktorze, my powstaliśmy w sprzeciwie do tego, co działo się przez 8 lat i dzisiaj na to wyraźnie wskazujemy. Ja bardzo często podkreślam, że w kontekście taśm zwracam uwagę na to, co zostało powiedziane, a nie kto nagrał. Panie poseł, bo to nie jest jedno zdanie dosłownie. Pan poseł mówił o pani minister Małgorzacie Sadurskiej, mówi, że
pan, że to jest nieetyczne, jeżeli znalazłaby się w zarządzie PZU. Otóż pani minister ma wykształcenie prawnicze, ma wykształcenie z zarządzania dużymi spółkami, skończyła odpowiednie studia. Przez 2 lata była ministrem w kancelarii premiera odpowiadającym za sprawy społeczne. Przez 10 lat była parlamentarzystką, która się tym zajmowała. Była również szefową Rady Nadzorczej ZUS-u. Ma wszelkie kompetencje, żeby zasiadać w zarządzie spółki Skarbu Państwa, bo doskonale rozumie, jak te spółki działają i rozumie, na czym polega polityka rządu. Jednym słowem. Poproszę pan poseł Rzymkowski. Proszę mi wejdą państwo w interakcję z sobą. Dobrze. I pan poseł Rzymkowski będzie dalej siedział i czekał. Znaczy, panie redaktorze, szanowni widzowie, ja jestem przede wszystkim porażony. To jest taki powrót do tej afery, która wybuchła jeszcze ze rządów Platformy, kiedy opinia publiczna zobaczyła te nagrania. I tu się zgadzam z panią poseł Lichocką. No, zobaczyła te nagrania, a mały włos by ich nie zobaczyła, gdyby ABW do tygodnika Wprost weszło trochę szybciej, tak? No dokładnie, ale to jest jakby inna kwestia. Porażające najbardziej w tych nagraniach jest to, że ci dżentelmeni, jeśli można ich tak określić, rozmawiają o kasie. W ogóle nie rozmawiają o Polsce. Nie rozmawiają, jak pewne problemy, z którymi boryka się państwo instytucjonalne, społeczeństwo polskie, nie ma w ogóle. Rozmawiamy tylko o tym, jak z tych okruchów z pańskiego stołu wyżywić siebie i wyżywić swoją rodzinę. Jak ukręcić trochę kasy na boku. Wcześniej słyszeliśmy wypowiedź jednej z ówczesnych figur z rzędu pierwszego, czyli pani minister Bieńkowskiej, która mówi, że w Polsce 6 tysięcy złotych to zarabia albo złodziej, albo idiota. No i taki pokaz pogardy i rozmowy właśnie o tym, jak to my, ta elitka, pseudoelitka, która nie myśli absolutnie o przyszłości państwa i myśli tylko o tym, jak wypełnić swoje kieszenie publicznym groszem. I pan senator Libicki. Panie senatorze, podsumowując temat, myśli pan, że rzeczywiście... Tak, podsumowując temat, to no ja bym powiedział tak, no gdybym był na miejscu pani poseł Lichockiej, to nie znalazłbym w sobie tyle determinacji, żeby mówić o innych, że robili sobie z Polski żerowisko, w sytuacji, w której mamy za chwilę panią poseł minister Sadurską w PZU, mamy pana Jasińskiego w Orlenie, mieliśmy w PZU pana Jaworskiego, pana Kraczkowskiego mamy w PKO BP. To wydaje mi się są wystarczające przykłady, które nakazywałyby pani poseł Lichockiej przynajmniej wstrzemięźliwość w ocenianiu innych. I to rozumiem, to był komentarz pani poseł Lichocka przywołana na tablicy. Ale dzięki tym ludziom te spółki mają ogromne zyski. Nie, proszę sobie porównać zyski za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy właśnie rządziła ekipa, która myślała o kasie dla siebie, a czym innym jest, kiedy tam są ludzie, którzy myślą o Polsce. I pan poseł Rzymkowski, tak dla przypomnienia. Pan poseł, przepraszam, panie senatorze, musimy kończyć, panie senatorze. Panie senatorze, nie możemy się przekrzykiwać, a czekają już na nas inni. Pan poseł Rzymkowski, proszę tylko o potwierdzenie, czy rzeczywiście te notowania spółek giełdowych, chociażby spółek Skarbu Państwa, są lepsze teraz, czy były lepsze kiedyś? Ale rzeczywiście, że teraz są lepsze. Wystarczy popatrzeć na wyniki na giełdzie papierów wartościowych, spółek Skarbu Państwa. I wystarczy popatrzeć na kondycję takich firm jak na przykład PLL LOT, który i pan poseł miał upaść w czasie rządów. No, a w tej chwili posługuje się wiedzą z komisji Amber Gold. I pan poseł Grygacz. Pani poseł, mówiąc o etyce, ja tylko chcę pani powiedzieć, że ja osobiście nigdy nie zamieniłbym zaszczytnej funkcji posła na Sejm Rzeczypospolitej na nawet najbardziej płatną, najlepiej płatną synekurę w spółce Skarbu Państwa. I moje jeszcze jedno pytanie, czyli prowadzącego do pana posła Gryglasa. Panie pośle, mówi pan o etyce. Czy etycznym jest mówienie, że jest się na manifestacji szczęśliwie, mnie nie zamknęli, a bawi się na weselu w Białymstoku? Ja nie wiem, o kim pan mówi w tej chwili. Pani poseł Szoring-Wielgus wczoraj dokonała takiego wpisu na Twitterze, że mnie szczęśliwie nie zamknęli i zwróciła się też z takim apelem, oczywiście w scenografii zupełnie naturalnej, mówiąc o tym, że trzeba bronić Władka Frasyniuka, którego zamknęli. No, z tego co wiem, pani poseł nie była obecna na tej demonstracji, więc nie sądzę, by to były uprawnione słowa.
I to był program Minęła 20. Bardzo dziękuję. A przed nami zaproszenie na program Bez Retuszu. Zapraszam w imieniu Michała Adamczyka. Michale, o czym w dzisiejszym programie? No, ci inni, o których mówiłeś, którzy czekają, to właśnie my, czyli program Bez Retuszu i zapowiedź tego programu. Obywatele, tak zwani obywatele RP od dłuższego czasu na krakowskim przedmieściu 10 każdego miesiąca zakłócają uroczystości, ale tym razem postanowili je zablokować. Policja wezwała ich do rozejścia się, nie posłuchali, zatem przeniosła ich, a następnie wylegitymowała. Wśród blokujących był Władysław Frasyniuk, który stwierdził, że czuje się jak podczas stanu wojennego. Dlaczego? W jakim celu? Niektórzy próbują robić z siebie męczenników. O tym będziemy rozmawiać w naszym programie o 21.50. Także o kolejnych fragmentach taśm nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele. 21.50. Zaczynamy. Zapraszam, Michał Adamczyk. Ja dołączam się do tego zaproszenia. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu w studio, Państwu przed telewizorami przede wszystkim. Spokojnej nocy, dobrego oglądania i do zobaczenia.